W takim razie przejdziemy już do tej części wręczania nagród. Ja tu może poproszę, żeby wręczali nagrody poszczególni tutaj zgromadzeni, zaproszeni goście. Może zaczniemy od pana dyrektora Jerzego Naszkiewicza. Pani wicedyrektor Dorota Wierzba do nas doszła, nie przedstawiłam jej, więc teraz przedstawiam i zapraszam na środek. I może pani Dorota Turniak. Proszę bardzo, zapraszam tutaj i będziemy wręczać nagrody z kategorii test wiedzy. Dyplom dla Justyny Jęczmiennej, tak czy Jęczmiennej? Tak. Jęczmiennej. Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii test wiedzy. Również dyplom dla Katarzyny Siódmak za zajęcie drugiego miejsca w kategorii Krystyny Siódmak za zajęcie drugiego miejsca w kategorii test wiedzy. Również dla Angeliki Kruk za zajęcie trzeciego miejsca w tej samej kategorii. Kolejne trzecie miejsce, czyli ex aequo, Magdalena Gawłowska za zajęcie właśnie trzeciego miejsca w tej samej kategorii. I wyróżnienia. Dla Bartosza Główki w kategorii test wiedzy, Patryka Olech i Kamili Kidziak. Tak, pierwsze miejsce dla Michała Walidudy za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii kalendarium. Dla Michała Jung za zajęcie drugiego miejsca w kategorii kalendarium. I mamy również dwa trzecie miejsca. Weronika Brzuszczak za zajęcie trzeciego miejsca i Krzysztof Chóry. Teraz do następnej kategorii pana dyrektora Bogusława Chochowskiego zaprosimy, pana dyrektora Jana Łatę i może panią dyrektor, wicedyrektor Iwonę Skibińską. I może jeszcze pana Tomasza Senia. Za zajęcia pierwszego miejsca w kategorii portret wygrała tą kategorię Kinga Rosiak. Zapraszamy. Gratuluję. Drugie miejsce w tej kategorii Ewa Chruściel. Trzecie miejsce w tej kategorii Bartosz Główka. I drugie miejsce ex aequo, trzecie Marcel Gisal i Szymon Znajszły. I mamy jeszcze trzy wyróżnienia w tej kategorii portret dla Michała Bednarskiego, Natalii Zamojskiej, Agaty Kołcz i Katarzyny Ziomko. Zapraszamy. Została nam kategoria multimedialna i tutaj poproszę do wręczania pana Edwarda Wołoszyna, panią Ilonę Klepacką i panią Marysię Hołdę. Dyplom dla Grzegorza Wiczkowskiego za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii prezentacja multimedialna. Gratuluję. Drugie miejsce dla Bartosza Tryndy. Dla Katarzyny Włoszczyńskiej za zajęcie trzeciego miejsca. Gratuluję. Może tylko dwie tutaj są nagrody w kategorii film. To od razu tutaj też serdecznie zaprosimy.
pierwsze miejsce. Bardzo mi miło. Dla Agaty Rajtak za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii film. I dla Andrzeja Górnickiego za zajęcie drugiego miejsca. Gratuluję. Jeszcze jest jedna kategoria, album, ostatnia nam została. Ja zapraszam może do wręczania nagród panią Agnieszkę Śmiglewicz, może panią Zosię Bancale, może jeszcze pana dyrektora Chochowskiego z racji gospodarza. Także pierwsze miejsce w kategorii album uzyskał Paweł Kasznia. Drugie miejsce w tej kategorii dla Jakuba Curyło. I trzecie miejsce dla Natalii Kozłowskiej. Gratulacje. Dziękujemy bardzo. To już były ostatnie nagrody, które tu mieliśmy w planie dzisiaj wręczyć. Jeszcze tutaj pan dyrektor Edward Łoszyn chciał zabrać głos. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w zasadzie tak się zastanawiałem, czy zabierać głos, czy nie, bo przypomniałem sobie, co nasz wieszcz pisał, że było cymbalistów wielu, ale żaden nie chciał zagrać przy Jankielu, prawda? W związku z tym, żeby z tym graniem troszkę może było mniej, to ja zacznę od nieco innych spraw, nie stricte astronomicznych. Powiem tak, że po pierwsze, dziękuję za zaproszenie, gratuluję organizatorom 15. konkursu, gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział, tych, którzy otrzymali nagrodę, ale również i tych, którzy uczestniczyli tylko. A muszę powiedzieć, że ekspozycja tych portretów robi wrażenie i w zasadzie sama w sobie mogła być przedmiotem konkursu. Także gratulacje i również za to. A wracając do tematu, to jeszcze tak, cieszę się z tego, że dzisiaj tutaj jestem, ponieważ dowiedziałem się o Heweliuszu, takiej ciekawostki, a bardzo istotnej, proszę Państwa, to znaczy tego, że żona miała 16 lat, prawda, a on trochę więcej. I proszę Państwa, być może, tak mówiąc pół żartem, pół serio, być może to i te jego osiągnięcia to też są dzięki temu, bo wiecie, motywacja duża i taka muza u boku to, prawda, pomaga w myśleniu, w pracy i wyobraźni. I proszę Państwa, jeszcze jeden wątek związany z Heweliuszem. Bo nie wiem, czy wszyscy wiemy, jak to z tym Heweliuszem było, bo on się urodził w Gdańsku, proszę Państwa. A jak wiemy, ten Gdańsk to tak należał raz do takiego państwa, potem do innego i tak dalej. I do dzisiaj właściwie nie bardzo wiemy, jak to z tym Gdańskiem jest. Ale z jego badań możemy wnioskować, że on był również i patriotą polskim. Dlatego, że jeden ze zbiorów, czy gwiazdozbiorów, poświęcił Janowi III Sobieskiemu. Nawet nazwał go tarczą Sobieskiego. Jak Państwo kojarzą datę urodzin i śmierci Heweliusza, no to wiedzą Państwo, że w tym zakresie czasowym mieści się również panowanie króla Jana III Sobieskiego. Być może, że to po tej Wiktorii Wiedeńskiej, prawda, to dlatego też Heweliusz poświęcił mu ten nowo odkryty gwiazdozbiór. Proszę Państwa, oczywista sprawa, że możemy tylko się domyślać, jak genialne umysły mieli ci uczeni tych czasów, o których my tu często mówimy, ale odległych od naszych, ponieważ i wiedza teoretyczna była znacznie mniejsza, no a nie mówiąc już o rozwiązaniach technicznych. A zatem to ten geniusz pozwolił Heweliuszowi na takie osiągnięcia, na taki dorobek astronomiczny. Pani doktor powiedziała o tym, że
nowe możliwości się pojawiły wraz z wykorzystaniem fal radiowych, które w zasadzie już przenikają przez atmosferę i mogą penetrować ten nasz wszechświat, który jak się człowiek zacznie nad nim zastanawiać, to się gubi, prawda? Bo co dalej? Prawda? Proszę Państwa, ostatnio mamy w dziedzinie astronomii trochę takich odkryć. O jednym pani doktor wspomniała, to znaczy ten układ, pani doktor, czy program, czy, dokładnie nie wiem, TRAPPIST, prawda? Okazuje się, że jakieś tam formy życia mogą być. Ale dotrzeć do nich bezpośrednio, w sensie takim, że ktoś tam z ziemian doleci i zbada, to trochę trudniej, bo są to odległości już iście astronomiczne. Niedawno przeczytałem też, proszę Państwa, nie wiem, czy to jest, pani doktor, nowa jakaś teoria, czy to już była może znana, dotycząca powstania życia na Ziemi. Chodzi o bliźniaczą planetę Ziemi, która tam 4,5 miliarda bodajże lat temu jeszcze istniała, mniej więcej po podobnej orbicie się poruszała jak Ziemia. Teja się bodajże nazywała, czy coś takiego. I dzięki temu, że te, czy wskutek tego, że te orbity tych dwóch planet, Ziemi i tej drugiej, bliźniaczej, były zbliżone, to w pewnym momencie, wskutek tego, że masa tej planety się zwiększała przez przyciąganie różnych tam okruchów, odłamków i podobno, to jest teoria chyba amerykańskich astronomów, między innymi Edwarda Younga z ośrodka w Kalifornii, wraz z zespołem badał próbki skał księżycowych, które zostały przywiezione przez misję Apollo. I wysnuli taką hipotezę pewnie, co jest w tej chwili, bo tego się jeszcze nie dało sprawdzić, że wskutek tego zderzenia to ta bliźniacza planeta, wbijając się w kulę ziemską, wybiła część też tego materiału z Ziemi, prawda, i z jej resztek, i z tego powstał Księżyc. I Księżyc się uformował mniej więcej w takiej postaci, jak to w tej chwili jest. I że dzięki temu, że ten Księżyc wokół Ziemi krąży, to stabilizuje orbitę Ziemi, stabilizuje klimat i atmosferę. Prawda? I u nas powstało, czy mogło rozwinąć się życie. Ale będziemy czekali na jakby sprawdzenie tej teorii czy tej hipotezy. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, gratuluję organizatorom, gratuluję uczestnikom. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Ja już również też Państwu dziękuję za przybycie na tą uroczystość, na to podsumowanie, wręczenie nagród.